Dół zrobiony, czas zabrać się za górę kury, czyli tą część górną otwieraną. Góra kury to także koszyk o takim nietypowym kształcie, wąskim na dole, znacznie rozszerzającym się ku górze. Wąska część jest w całości wypleciona poprzez podwójne rurki osnowy, a zaczynamy to wyplatanie również na bazie gwiazdy ośmioramiennej z podwójnymi rurkami osnowy. I od tego zaczniemy, od ułożenia tejże właśnie gwiazdy ośmioramiennej. Wybierzcie 8 w miarę równych rurek i ułóżcie je w gwiazdę. Teraz wypleciemy 2 okrążenia. Oczywiście splot tradycyjny, ósemkowy. Po 2 okrążeniach już w tej chwili zacznijcie wyplatać, zaginając podwójne rurki osnowy prawie pod kątem prostym. A więc jest to dość mocna, radykalna zmiana ustawienia osnowy. Ona musi pójść minimalnie po skosie, ale generalnie jest to pion. Bez wykonywania dolnego rantu, bez jakiegoś tam przejścia, po prostu robimy 3 okrążenie poprzez podwójne rurki osnowy. Tak wyplećcie jeszcze 8 okrążeń. Po 8 okrążeniach mamy całkiem niezłą studnię. Jak widzicie, jest to wyplatanie prawie pod kątem prostym, cały czas podwójnymi rurkami osnowy. Po tych 8 okrążeniach będziemy rozdzielać rurki osnowy na pół. W tej chwili każdą rurkę osnowy rozdzielę na pół i dodatkowo będę wyprowadzać ją lekko po skosie na zewnątrz. Jest to nieduży kąt, około 30 stopni. One muszą tworzyć taki jakby kielich. Jak widzicie, górę kury wyplatamy bez wzornika. Bardzo wiele zależy od tego, jaki kształt nadacie jej w palcach. Taki później będzie efekt końcowy. Cały czas splot dość mocno przyciskam, dociskam od góry. Oczywiście nie ciągnąc rurek osnowy, tylko dociskając splot palcami przy każdorazowym przekładaniu rurki. Takich okrążeń przez pojedyncze rurki osnowy musicie zrobić około 12. Aby kura wyglądała ładnie, bardzo ważne jest właściwe zachowanie proporcji. Góra nie może być ani za duża, ani za mała. Nie może wystawać mocno poza obręb dołu. To wszystko jest naprawdę do zmierzenia i do wyczucia. Po wykonaniu wszystkich założonych okrążeń widzimy, że uzyskaliśmy kształt kielicha. Góra tego kształtu rozchyla się na zewnątrz. Od środka to tak właśnie wygląda. I teraz musimy zmierzyć, czy ta góra jest dostosowana kształtem, odpowiednio kształtem do dołu kury. Przykładam. Patrzę, czy pasuje, czy nie będzie spadać, czy nie jest za duże, czy nie jest za małe. Wydaje mi się, że powinno być akurat. A więc musimy tą górę zakończyć, najpierw chowając rurki z wyplotu w ściankę. Co z wystającymi rurkami osnowy? Otóż wykorzystamy je do wykonania takiej właśnie falbanki na dole kury. Każdą rurkę musimy zgiąć w 2 miejscach. Około 2-2,5 cm. Raz i 2. Ta część posłuży do wykonania falbanki, a ta część zostanie schowana pomiędzy splot w ściankę koszyka. Tą rurkę osnowy nie chowamy przy najbliższej rurce, tylko przeskakujemy i schowamy ją przy tej kolejnej. Tą rurkę pomijamy,
Robimy sobie miejsce przy rurce drugiej i prowadząc tą rurkę zagiętą z tyłu, chowam końcóweczkę w splot. Później go utnę. To samo robię z następną rurką. Zaginam, przeskakuję tą rurkę osnowy, robię sobie miejsce na nią przy kolejnej rurce i prowadzę ją z tyłu rurki osnowy, którą omijam, a więc po zewnętrznej stronie koszyka. Chowam w ściankę do tego miejsca tutaj założonego. Tak muszę zrobić z wszystkimi rurkami, które zostały z wyplatania. Wszystkie rurki zostały schowane. Jak widzicie, utworzyła nam się taka falbanka. I teraz, żeby to wzmocnić, żeby mieć pewność, że to się nie wysnuje, do środka, tutaj, do każdej z nich, dam odrobinę kleju. Klej musi wyschnąć, tworząc przezroczystą warstwę. I dopiero po wyschnięciu kleju będę mogła obciąć te wystające końcóweczki.